O dzień dobry, tu ja i mój zryty beret. Tak, założyłem go tylko po to, żeby powiedzieć ten przezabawny żart. Na wstępie przepraszam za jakość obrazu i dźwięku, ale nie jestem youtuberem i to mój pierwszy taki film. Przepraszam też z góry za ten pseudomontaż, ale robię to pierwszy raz, serio. Przepraszam, że odbija mi się monitor w okularach, ale nagrywam to przed kompem, kamerką do streamowania. Przepraszam za ewentualne pomyłki i niedociągnięcia i z góry przepraszam... Chyba mnie dopadła marconioza. Tak czy inaczej, przepraszam. W celach humorystycznych i nie ma na celu nikogo urazić. Z wyjątkiem pana Nathan... Przepraszam bardzo. Marcoń. I ja bym w ogóle się nie odnosił do tego, bo mam to totalnie gdzieś. Ale o co chodzi? O to, że zadzwoniłem do programu Fame. Dokładnie do Cage'a, w którym Wardęga przeprowadzał rozmowę z Polakiem, z Jaroniewską i właśnie z Marconiem. Nie będę wam teraz tej rozmowy całej tutaj przytaczał, po prostu w opisie pod tym filmem macie link do shota z tej rozmowy. No i ja tam zarzuciłem kilka rzeczy Nathanowi, do których on nijak się nie odniósł. No i tutaj dla mnie temat byłby skończony. Ale wczoraj zobaczyłem jakiś film, jakiś gangbang, jakiś maszy, gdzie poruszają mój temat. No i teraz się po prostu odniosę do tego najszybciej jak się da. Tutaj krótka geneza mojej znajomości z Marconiem. Około 2 lata temu aktywnie bejtowałem, trollowałem, ale też dodawałem normalne posty na różnych grupach facebookowych. No i na niektórych z nich właśnie był Marcoń. I on często komentował moje posty, zaczepiał mnie w komentarzach. Przez chwilę nawet myślałem, że debil mnie stalkuje. I jego komentarz to nie była krytyka, tylko to był czysty hejt. To były teksty w stylu... Zdechnij zanim złożysz jaja. Idź się zabij ty kurwo. Jesteś chujowym pseudoraperem. I tu akurat miał rację. Że jak mnie spotka to mnie najebie. No generalnie ten case tekstów. Wiecie o co chodzi. Już wtedy obraz twojej osoby rysował się dość klarownie jako zakompleksionego buca, który próbuje podbudować swoje ego w internecie tym, żeby trenował swoje ciało i jest teraz gigaczadem. Nie wspominając, że na owych grupach byłeś simpem i białorycerzem, ponieważ najczęściej atakowałeś mnie wtedy, gdy ośmieliłem się skrytykować post jakiejś dziewczyny. Tu podkreślę słowo skrytykować, a nie zhejtować. Biorąc pod uwagę twoje wcześniejsze poczynania w sieci, czyli tam pseudokomentery, hejtowanie ludzi, leczenie kompleksów kosztem innych, z całym przekonaniem można stwierdzić, że od dziecka byłeś i nadal jesteś bardzo toksyczną i fałszywą osobą. Ale o toksyczności to jeszcze sobie porozmawiamy później. Reżyserka, proszę o materiał o nazwie Gangbang 111. Strasznie mnie wkurwił ten typ, który dzwonił i mówił do ciebie i do Polaka, który mówił, że wyzywałeś go niby na jakichś grupach tinderowych na Facebooku. To mnie w ogóle rozjebało. Nie mam pojęcia kto to był, nie mam pojęcia co on gadał, a wiedziałem, że się ludzie z niego śmiali. Pierwsze zdanie i od razu kłamstwo? Tego nikt się nie spodziewał! Jakim cudem mogłeś widzieć, cytuję, widziałem, że wszyscy się z niego śmieją. Siedząc na tej kanapie jak cipa i przepraszając każdego za to, że żyjesz, nie miałeś ani na sekundę w ręku telefonu, żeby spojrzeć na czat. A nawet gdybyś spojrzał na czat, to 90% ludzi, oprócz tego, że rozpoznali mnie i pisali, kim jestem na czacie, to śmiali się z ciebie i przyznawali mi rację. A, i tutaj taka mała dygresja. Jak wejdziecie na film z opisu, to ja podczas tej rozmowy poruszyłem taki temat, że zawodnicy często wbijają chuja. Nie przeklinaj! Następną kamerę ma się rozwalić! Często dyskredytują swoje własne federacje, pomawiając je publicznie, oskarżając o ustawianie czegoś i tak dalej. Po czym wchodzi pani Masza, cała na biało. Tak, i jestem pewna, że on był postawiony, dlatego że po pierwsze on strasznie dużo wiedział. No. Strasznie dużo wiedział, jakby on potrafił się odnieść na każdy temat, który był jakby zadawany. Mm. Tak wiecie, z marszu, a jak się raczej dzwoni, to mają jeden temat, co nie i tyle. I strasznie zauważyłam, że jak jeszcze mówię właśnie coś do Polaka, a propos, że on nie szanuje federacji, tak? Oni nie szanują Bogdana i od razu, jakby Fame MMA miał przygotowany film, jak pokazywali właśnie to, jak Polak wyzywał tam Michała. Jakby wiecie, mieli to o tak, co nie? No tak. Musiałem być podstawionym, bo potrafiłem się w miarę sensownie wypowiedzieć na różne tematy, bo wiecie, w świecie pani Maszy częściej coś wkłada się do buzi, niż się tą buzią mówi. Jak coś, to chodziło mi o pizzę. Pomijając już to, że Natanek zajadając się ochoczo przytakuje, gdy Masza posądza jego federację o ustawianie telefonów, aby zdyskredytować własnego zawodnika, to pragnę tylko nadmienić, że podsumowanie mojej wypowiedzi przez Wardęgę wstawką filmową nie było jakimś turbo skomplikowanym zabiegiem. I gdybyście mieli tyle IQ, ile teścia wstrzykuje sobie w dupę Nathan Marcoń, to moglibyście to rozkminić, że
temat spiny Boxdela i Polaka po prostu będzie poruszony. Kurwa, to o co, wiesz może o co mu było, chodziło właśnie z tymi Tindirowymi, grupami Tindera? Nie byłem nigdy na grupce z Tindera, przepraszam dziewczyny, na sensie to nie byłem ja. Gość mówi, że życzysz mi śmierci. Mm-hmm. Ja mówię, a masz jakieś dowody na to? On, na co ty myślisz, że będę robić dowody? No to czemu rzuca słowa na wiatr? No sorry, ale... Serio muszę na to odpowiadać? Kurwa, oczywiście, że tak. Te niecałe 2 lata temu byłeś nikim. To znaczy teraz też jesteś nikim, tylko bardziej popularnym. Na tamten moment miałeś, nie wiem, z 30 tysięcy obserwujących, coś koło tego, nie pamiętam, to nie jest istotne. Ale widzowie, pomyślcie logicznie. Czy jak ktoś was ciśnie w komentarzu na przykład, albo napisze wam coś niemiłego na Facebooku, to robicie screeny tego? Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. To mój błąd, że nie przewidziałem, iż Marconiowa za te 2 lata w końcu wypromuje się na tym swoim hejtowaniu ludzi poprzez atencyjne zagrania pod publikę, które było akurat klikalne, czyli hejt na Fagatę. Przepraszam, że nie wydrukowałem tych screenów, nie oprawiłem w antyramę i nie powiesiłem nad łóżkiem. Przepraszam. Dość, bo znowu mi wjeżdża Marconioza. Sorry, ale... Ja na przykład Marcinie Malczyńskim, jak ktoś mówiłem, to pokazałem bardzo. Sorry, ale jeśli mam do ciebie pretensje, że go wyzywałeś na grupach na Facebooku, to chociażby to przeżywa przez 1,5 roku, to powinien mieć chociaż jakikolwiek dowód, co nie? No ty miałeś screeny, jak wyzywałeś Malczyńskich, fakt, ale już wam widzowie spieszę z wyjaśnieniem. Otóż są 2 możliwości, dlaczego miałeś te rozmowy. Opcja A. Jak sam często podkreślasz, stosując argument swojego młodego wieku jako obronę swoich chujowych zachowań w przeszłości. Miałeś około 14 lat, byłeś fanem MMA, bawiłeś się w commentary, byłeś z YouTube'em na bieżąco, więc z pewnością też oglądałeś lub chociaż kojarzyłeś Malczyńskich. I jest duże prawdopodobieństwo, że masturbowałeś się po prostu pod screeny tych rozmów, zajarany, że ktoś tak popularny i duży zasięgowo jak Malczyński w ogóle wszedł z tobą w jakąkolwiek dyskusję. Opcja B. Obstrałeś zbroję, gdy straszyli cię w pierdole i screeny zrobiłeś po to, aby się rozjebać. A ja nagrywam, a ty kurwa przyklinasz, przejebany. Aby mieć dowody na policji, że Malczyńscy ci grożą. No dobra, jest jeszcze 3. opcja, opcja C i chyba jednak najbardziej prawdopodobna w twoim przypadku i w opcji C możliwości A i B występują równocześnie. PS. Panie Maszo, jakbym przeżywał to przez 1,5 roku, tak jak pani twierdzi, to chyba tym bardziej zachowałbym te rozmowy. No ale już na początku filmu wspominałem, że w gangu Bystrzaków to by raczej pani nie uwzględnili. No, reżyserka, proszę teraz materiał o nazwie Gangbang 555. No ale wiesz co, dużo osób myśli, że mnie sprowokuje czymś takim. Wiesz, powiem, no to dawaj do oktagonu. To można zobaczyć, jak tacy mniejsi influencerzy kogoś zaczepiają i od razu zaznaczają Boxdela i Wojtka Dole. Jak... No, to jest tak, to jest straszne. I wiesz co jest najgorsze, że te osoby myślą, że naprawdę dasz im walkę. Mhm. Jak ja takie coś widzę, to z automatu wiem, że nigdy w życiu nie da takiej osobie walki. Kolejny raz, Nathan, mam tak samo, Marcoń wbija sobie chuja w dupę. Proszę nie przyklinać, bo święta są, Boże. Kolejny raz Nathan podczas konsumowania pizzuni ewidentnie w tym samym czasie drugą stroną wydala logikę i zdrowy rozsądek. No tak, to oczywiste, że chciałem tu sprowokować, żeby dostać walkę. Dlatego zadzwoniłem anonimowo jako Wladimir, nie podając swojej ksywy, Instagrama ani czegokolwiek. Przecież to jasne, czego nie rozumiecie? No i tutaj jeszcze ego Natanka znowu wychodzi delikatnie na światło Jupitera, bo przecież taki wielki influencer jak on nie da komuś walki. Ogólnie nasz bóg estetyki zaliczył niezłe salto mentalne, nie? Najpierw woził się w sieci, hejtował ludzi, prowokował ich, ale gdy karty się odwróciły, to teraz próbuje grać na najniższych emocjach. Prymitywne próby manipulacji, wzbudzania litości. Ciągle podkreśla, że jest chory na depresję, że bierze leki, że chodzi na terapię. Ja nie jestem twoim psychologiem, nie? Ale jakbym był twoim psychologiem, to bym ci zajebał w łeb. Proszę, daj kamerę, zaraz ją kurwa rozpierdolę. Nie no, jakbym był twoim psychologiem tak serio, to po prostu radziłbym ci zniknąć z internetu, bo zdecydowanie sobie z nim nie radzisz. Wpływa on na ciebie źle, kumasz? Nie jesteś osobą wzbudzającą szacunek ani zaufanie poprzez nagminne próby dennej manipulacji faktami. Poprzez odwracanie kota ogonem, czy też właśnie wymuszanie jakiejś litości czy współczucia. Już mieliśmy taką jedną osobę, którą internet mocno dojeżdżał, która sobie z tym nie radziła, która robiła mentalne fikołki, które były tak naprawdę wołaniem o pomoc. No i Nathan, martwimy się naprawdę. Nie chcemy, żebyś skończył jak Queen of the Black. Zresztą zobaczcie sami. Tak? Dobra, przyjdziemy.
To uratowała mi strasznie, ty mi uratowałeś życie. I serio mówię, Masza Graczykowska uratowała życie na tam Marcoń. Zapisujcie. Nie, że nie wiedziałam. Tak, rzućcie szoty. Naprawdę, za co jestem ci wdzięczny bardzo. Jezu. Tak, dziękuję bardzo. Jaki Masza smutny. Graczykowska. Masza, jedno pytanie, jedno. Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? Czemu to zrobiłaś? Ale w ogóle ta Masza to jest niezła agentka, nie? Jednej osobie prawie zniszczyła życie, drugiej je uratowała, czyli w sumie bilans wychodzi na zero. Rozmowę, na której analizowałem, jaka to jest osoba. Może jestem trochę dziwną osobą, ale zawsze na pierwszym spotkaniu bardzo analizuję osobę, z którą się spotkałem. Wiem, bym to zauważyłam. Pierwszy raz mówi prawdę. Fakt, jesteś dziwną osobą i fakt, analizujesz nowo poznane osoby. Szkoda, że ta analiza opiera się na tym, czy jeżeli pomnożysz ilość followersów nowo poznanej osoby, dodasz do tego ilość sterydów, które zjadłeś i podzielisz przez wszystkie przeprosiny na cage'u, które wykonałeś, to czy ta znajomość jest dla ciebie opłacalna? Bo jak wiemy, tobie z reguły się nie opłaca. Testował. W sensie, to jest toksyczne nie trochę. Nie, naprawdę. To jest trochę toksyczne, nie, ale... Nie w tym środowisku, to jest kurwa tak naprawdę tak, konieczne. Tak, to jest toksyczne, ale jak... Drugi raz mówi prawdę. Drugi raz mówi prawdę. Fakt. To jest toksyczne i nie ma żadnego ale. Jesteś małym, toksycznym i śliskim dowodem na to, że nadmierny testosteron wprowadzany do organizmu przez zastrzyki w dupsko nie z każdego zrobią mężczyznę. Ale to jest nic. Patera. Identycznie jak ty, ja wiem, że ktoś po prostu mnie krytykuje, nie oglądam tego filmu całego, albo przynajmniej tylko kawałek, bo nie potrafię oglądać, jak ktoś o mnie nagrywa, bo mnie to boli po prostu, dlatego często się nie odnoszę do takich rzeczy. No i tutaj całkiem serio miałem problem, bo zastanawiałem się, czy robić ten film. Bo rzekomo i tak nie obejrzysz go do końca, więc po co się wysilać, ale jak dodałeś, że cię to zaboli, to uznałem, że warto. No nie puścisz tego na głos, dobra? Dobra. Bardzo wysyłała mi przed jakby hejtem na mnie, zanim był. Pipka wylizana, i to czysta. Także. Refit, nie? Że jeszcze normalnie mówił, no, ptaczka nagramy tutaj, film nagramy, to. I to jest piękne, nie? Nathan, który wielokrotnie podkreślał na cage'u i nie tylko, że nie jest osobą, która udostępnia prywatne rozmowy, leci po telefon, żeby puścić Maszy prywatną rozmowę. Tego nikt się nie spodziewał! Byli w totalnym szoku! I okej, może kazał to ocenzurować. No i przecież pokazuje to Maszy, swojej wielkiej przyjaciółce, którą zna kilka miesięcy, która jak podkreślał, uratowała mu życie, czego nie mogę jej wybaczyć. No i która jest osobą godną zaufania. Taka osoba jak Masza przecież nigdy publicznie by nie pokazała żadnej prywatnej rozmowy. Ani nikomu nie powtórzyła tego, więc w sumie przypierdalam się bez sensu, no nie? A i w ogóle ta jej mina i cenzura. Ja nie wiem, czy on jej tam dick pica pokazywał, kurwa, czy co. Ej, i co? Manipulowanie. Zami, żeby z tą tak, i manipulowanie ludźmi. Bo to, co on robił, moim zdaniem, to jest manipulacja. Bo to jest po prostu przeinaczanie faktów. Marcoń mówi o manipulacji. To tak, jakby Boxdel mówił o niedowadze. Jakby Olejnik opowiada o swoich zwycięskich bataliach w oktagonie. To tak, jakbym ja promował zdrowy tryb życia. Tutaj dochodzimy do końca. Oczywiście mógłbym zrobić godzinny film nawet i punktować Nathana Marconia. Ale po pierwsze mi się nie chce, bo on nie jest tego wart. Po drugie pewnie nawet bym nie umiał, bo nie znam się na robieniu filmów. Poza tym przy mnie taki Marcoń to jest aniołek, naprawdę. Więc już jak taki patus jak ja nagrywa na kogoś film, to znaczy, że jest grubo, nie? Bo to, że ja ten film nagrywam, to nie znaczy, że ja się uważam za strażnika moralności. Ja po prostu odpowiadam na te jego farmazony. Bo zostałem poniekąd wywołany do tablicy i tyle. Ocenę postawy i osoby Marconia zostawiam wam. Ja od siebie tylko dodam, że jesteś ostatnią osobą, która powinna wymagać od Fagaty jakichś przeprosin czy umoralniać Fagatę, bo to ty zbudowałeś swoją postać na hejtowaniu i poniżaniu innych w internecie. To ty nieletnim chciałeś pokazywać swojego minimajka na kamerce. To ty obrażałeś Różala i Malczyńskich, to ty wycierasz sobie mordę depresją, bo liczysz, że ludzie odpuszczą ci twoje frajerskie zachowania na rzecz litości. To ty, Chorągiewo, najpierw hejtowałeś Fagatę, potem ją przepraszałeś, a potem się z tego wykręcałeś, jak ludzie zaczęli ci to wytykać i poszedłeś żreć darmową pizzę do jej największego wroga. To ty sprzedawałeś podróbki rzeczy na grupach facebookowych z kamerze. To ty sprzedawałeś swoje plany treningowe ułożone pod siebie, a nie klienta. Nadmiennie tutaj, że z reguły takie plany układane pod siebie
trenerzy udostępniają za darmo, żeby komuś po prostu właśnie pomóc, a pieniądze biorą za takie plany indywidualne, kiedy poświęcają czas dla danej osoby i konkretnie pod nią układają taki spersonalizowany plan. No ale ty chciałeś zarobić nawet na tym, no bo przecież po co pomóc komuś z dobrego serca, bo jest się dobrym człowiekiem i po prostu udostępnić swój plan treningowy dla kogoś. Stalowy Szok nagrał o tym, że bierzesz doping, Patryk się o tym wypowiedział, dużo innych doświadczonych ludzi się o tym wypowiedziało, ale ty wolałeś kłamać jak zwykle. Nie zrobisz testów, bo nic nie musisz nikomu udowadniać przecież, no nie? Po czym na Cage mówi, że nagrałeś jakiś film, żeby ludziom coś udowodnić. Więc jak sobie teraz nie radzisz, biedny, chory chłopaku, z tym, że internet przejrzał na oczy, jakim toksycznym i fałszywym zjebem jesteś, to pakuj strzykawki do plecaka i wypierdalaj. I zapomniałem, bo przecież robię to wszystko dla atencji i może Marcin da mi walkę i takie tam. Raczej nie będę nagrywał na niego filmów już, czy tam w ogóle filmów, bo chyba mi to nie wychodzi, tak mi się wydaje, nie wiem, mówiłem, robiłem to pierwszy raz, w ogóle widziałem, znaczy kamera stoi jakoś tak dziwnie i to wygląda, jakbym patrzył gdzieś w bok, a nie na was, no mniejsza o to, po prostu chcę powiedzieć, że takie pseudo commentary to jest codziennie na moim Instagramie, codziennie prawie na moim Instastory są albo jakieś memy, albo ktoś jest wyjaśniany, więc jak lubicie takie rzeczy, to macie link w opisie do mojego Insta i tam jest zawsze jakaś gruba imba. Także nie.